dzięki pożyczkom państwowym, z budową potem już była i potem już sobie mogła wolnorynkowo konkurować. No ale tak to by jej w ogóle nie było, nie? Także to jest pierwszy problem, jaki jest z programem pana Tomasza Wróblewskiego i z tym takim uproszczonym. Bo tak jak mówię, to co się cofa trochę w czasach, kiedy jeszcze mamy trochę merkantylizmu, takie różne inne rzeczy, to szwankuje. Natomiast w momencie, kiedy przechodzimy do połowy XIX wieku i głównym problemem jest starcie wolnego rynku przeciwko socjalizmowi, to tutaj już pan Wróblewski się mniej rozstaje z rzeczywistością, że tak powiem. No i tutaj jest już wyraźnie lepiej. Chociaż też trzeba pamiętać, że w XIX wieku na przykład Japończycy zbudowali sobie państwowo wolnorynkową gospodarkę. To jest możliwe, to się wielokrotnie stało. Dobrze, to odpuśćmy ten wolny rynek. Co jest jeszcze problematyczne? Tomasz Wróblewski, jakkolwiek ja jestem pierwszym człowiekiem, który pochwali amerykańską wstrzemięźliwość wobec jajogłowych i jestem zwolennikiem tezy Thomasa Sowella o tym, że intelektualiści czynią być może tak samo dużo złych rzeczy, jak i dobrych, tworząc rozmaite dziwne ideologie, nieprzystające do życia, próbując usprawiedliwić bardzo dziwne decyzje różnych tyranów itd. To prawda, ale nie można tego wrzucać wszystkiego do jednego wora, bo to tak praktycznie się zaczyna robić czasami w tym programie, że najlepiej, że wszyscy tylko na giełdzie grali, a nikt nic nie wymyślał. Nie wszystkie ideologie są od razu wielkie i krwawe. Na przykład bardzo irytuje mnie wrzucanie na przykład Woltera do jednego wora z marksistami, że Wolter wymyślił, że najlepiej, żeby rządzili wszystkim filozofowie, których wysłuchuje król i król i filozofowie, a arystokraci niech się zamkną i tak dalej, i tak dalej. I że to jest tak samo niebezpieczna idea, jak idea na przykład Marksa. No nie. Dlatego, że w czasach Woltera był po prostu inny świat. Nie było równości. Była ciągle szlachta. I wszyscy historycy mogą panu Wróblewskiemu powiedzieć, że monarchia absolutna jest krokiem do przodu pod każdym względem, także pod względem liberalizmu w stosunku do pełnego feudalizmu, który był wcześniej. To znaczy władza absolutna królów oświeconych, a nawet takich niespecjalnie oświeconych, jak Ludwika XIV. Ona we własnym dobrze pojętym interesie miażdżyła arystokrację i wyrównywała ją pod swoim biurokratycznym naciskiem. I dopiero na tym wyrównanym polu mógł w ogóle rozkwitać jakiś liberalizm. Wcześniej było tak, że być może pan Wróblewski w ogóle nie wie, że taki świat kiedyś istniał, to więc ja powiem pokrótce, jak on istniał, jaki świat istniał. No więc był na przykład arystokrata, który pokłócił się z królem w XVI wieku, na przykład Henri de Bromont był taki pisarz i arystokrata. I on na przykład sobie któregoś dnia zawiązał praktycznie sojusz z hiszpańskim królem przeciwko swojej ojczyźnie, którą niby kochał, tak? I tak dalej. Więc był burdel. Więc to, że stały się te monarchie, to nie był jakiś socjalizm, tylko to było wprowadzenie odrobiny ładu. I to jest dopiero na tym gruncie, co zrobili właściwie królowie absolutni. W Anglii też to było. Anglia nie jest wyjątkiem, bo w Anglii byli Tudorowie. Oni nawet wcześniej mieli takie absolutystyczne tendencje. Po prostu się z nimi pożegnali, potem wciskają odtąd ludziom kit, że nigdy nie mieli takiego etapu. Mieli. To są Tudorowie. Ten jeden król, który swoje dwie żony ściął na przykład, prawda? Także mieli etap monarchii absolutnej. No i teraz dzięki temu mogli przejść do nowoczesności, przeszli wcześniej niż... No, ale to jest niezbędny etap, niestety. Szlachtę trzeba było złamać i zaciakać, żeby było nowoczesne, liberalne społeczeństwo. Niestety. Myśmy tego nie zrobili i do dzisiaj nie mamy liberalizmu. W Polsce na przykład, nie? No, bo być może pan Wróblewski na szczęście nie jest jednym z tych libertarianów, którzy uważają, że liberum veto było super, no ale dobra. Poza tym pan Tomasz Wróblewski nie sprawdził jednej informacji, co mnie zaskoczyło, bo on dobrze śledzi te sprawy amerykańskie i japońskie nawet czasem, ale nie sprawdził, pojawiła się jakaś plotka o tym, że książka Rafała Ziemkiewicza, którą kupiłem na Allegro, nie jest do dostania na Allegro. No ja ją kupiłem na Allegro i dołączam co chwilę wyszukiwarkę, że na Allegro można ją dostać, więc to nie jest prawda, że Gazeta Wyborcza wymusiła, że tak nie jest sprzedawana. Tak?
Natomiast nie wiem, jak jest w sprawie tych pomnikowych kłótni w Stanach dokładnie, gdzie tam podobno rzeczywiście wymusza się milczenie od niektórych redaktorów i tak dalej, ale przeciwko, jeżeli coś